Agnieszka Smoleń, dobry wieczór. Prognozy na najbliższe dni nie zachwycają. Nie zabraknie chmur, opadów deszczu i niestety także burz. Małopolska jest w zasięgu klina wyrzut nad Atlantyku, a do regionu napływa polarno-morskie powietrze. W nocy mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz zanikające burze. Temperatura spadnie do 11 stopni w Zakopanem, w Krakowie, Gorlicach, Andrychowie i Oświęcimiu 16, 17 w Olkuszu. Nad ranem widzialność ograniczą mgły. Jutro sporo chmur, z których spodziewamy się przelotnych opadów, miejscami burz. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w górach chwilami porywisty. Na termometrach zobaczymy 23 stopnie w Krakowie, Gorlicach, Olkuszu i Tarnowie, 22 w Andrychowie i Wadowicach. Najchłodniej w Zakopanem, tam maksymalnie 18. W Krakowie opady szczególnie rano i po południu mogą być intensywne, wiatr w porywach do 14 km na godzinę. Ciśnienie w ciągu dnia będzie spadać, wieczorem zacznie rosnąć, w południe w Krakowie wyniesie 985 hektopaskali, biometr obojętny. Kolejne dni będą podobne, z pochmurną i deszczową aurą, miejscami możliwe burze z gradem. We wtorek na termometrach od 22 do 25 stopni, w środę maksymalnie 24. Ostatnia mapa, cała zielona, co oznacza, że powietrze będzie dobrej jakości w całej Małopolsce. Miłego wieczoru, do zobaczenia.